na tę uroczystość, a przede wszystkim naszych drogich laureatów, których zaprosiliśmy, aby wręczając im odznaczenia, dać wyraz uznania dla waszej pracy i osiągnięć naukowych. Dziękuję, Stefanie. Oj, dobrze, że jesteś. Telefony się urywają. A możesz przecież sama przyjmować. Lepiej, żebyś ty to robiła, a poza tym pewnie musi pomóc Stefanii. Co, Tomka jeszcze nie ma? Nie, co to za telegramy? Nikogo ważnego. Halo? Nie, jeszcze profesora nie ma. Tak, tak, niedługo powinien być, tak. Dziękuję bardzo, tak, przekażę, to jest jego święto, dziękuję bardzo. Do widzenia. Żabicki. Słuchaj, czy to jest ten Żabicki, to jest ten nowy kierownik wydziału? Nie wiem. Blada jesteś. Może włożyłabyś coś żywszego? Co, ty źle się czujesz? Nie, jestem zmęczona. To nic, to ja idę się przebrać. Aha, telefony załatwiaj krótko, ale wiesz, załatwiać trzeba, nigdy nie wiadomo, kto zadzwoni. Widzi pan. Reszty nie trzeba. Panie, panie. Za te 2 złote może pan sobie w totka zagrać. Pamiętaj, że indyka trzeba tyle godzin piec, ile waży kilogramów. A najlepiej smakuje upieczony w kuchni węglowej. Dlaczego pani? Bo jak tutaj dasz za mocny płomień, to ci się przypali. A jak za mały, to będzie twardy. I podlewać, 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 jak najwięcej podlewać. Wtedy będzie soczysty. Zdaje się, że ktoś przyszedł. To Tomek. Za chłopem biegać nie trzeba, wtedy sam przyjdziesz. O co, z wujem się nie przywitasz? Zdrzemnąłem się dzisiaj w południe i miałem taki sen, że nie chciało mi się obudzić. Zgadnij, co mi się śniło. Skąd mam wiedzieć, wuja? Nie mam mi kto przeżyć. Powiedz byle jak. No więc zgadnij, co mi się śniło. Gołe baby. Wuj zawsze to samo. Szkoda umierać. Wcześniej przyszedłeś. Lubię być pierwszy. I tak cały dzień. Ale za to jaka satysfakcja. Nigdy nie wiadomo, kiedy żartujesz. Halo? 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 Nie lubię głuchych telefonów. Co z Leonem? Nie
będzie przed zmierzchem, nie lubi prowadzić nocą. Po oficjalce jest mały bankiecik, a przy okazji można załatwić kilka spraw. Leon nie byłby sobą, gdyby tego nie wykorzystał. No, nigdy nie pije, kiedy prowadzi. Jeden kieliszek nie zaszkodzi. Gdzie dzisiaj będzie? Jakub z Martą. I kto jeszcze? Serafin. Słusznie, on także należy do rodziny. No ładnie. Już dawno nie zbieraliśmy się w komplecie. Leon nigdy nie przepadał za rodzinnymi przyjęciami. Prawdę mówiąc, zaskoczony jestem dzisiejszą uroczystością, co? Dzień dobry, Stefania. Dzień dobry. Nie lubi mnie. Raczej nie akceptuje. No to przeżyje. Co ona o mnie wie? To co wszyscy, wuju. Bzdura. Jak się czujesz? Najważniejsze jest, w jakim momencie o to poprosisz i jak. I rozmawiaj najpierw z ojcem. Dobrze. Nie. Co nie? Z mamą. Załatw to, im to jest niepotrzebne, a dla dziecka to jest wymarzone miejsce na lat. Nie, by się załatwił. Tomka jeszcze nie ma? Nie wiem, nie chodzę za nim. Pokłóciliście się. No, Lideczko, Lideczko. Dobrze widzę, co się dzieje. Mamo, wolałabym, żebyś się nie wtrącała w moje sprawy. Może ojciec powinien z nim pomówić? Ojciec? O czym ty mówisz? Chciałam ci pomóc, Litko. Skąd nagle tyle troski? Tak, masz rację. Ale wiesz, ciągle tyle spraw. Powinniśmy częściej rozmawiać ze sobą. Jak dotąd nie interesowałaś się własnymi dziećmi. Nie jesteś już dzieckiem. Marka, już widzę na ostatnich nogach. Nie na ostatnich, jeszcze 3 miesiące. No to będą bliźniaki. Bliźniaki. Tylko syn będzie. O, widzi pani? Taki brzuch to jest syn. Dziewczynka będzie. Z chłopakami kłopot. Jakub. A, rada. Dziękuję. Piękna. Niech was ucałuję. A co ja dostanę? O! A o wuju rzeczywiście zapomniałem. No wiesz, że żartowałem. A nie, 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 nie przez próg. O, widzę, że będą małe. Bardzo spostrzegawczy. Przecież nie widzieliśmy się przeszło pół roku. No, żartuję, niezależnie od pary roku. Całe szczęście, że się nie ożeniłem. Co się stało, że się czujesz? Nie, w porządku. Mizernie wygląda. Jakub. Rzeczywiście widywałam cię w lepszej formie. Dziękuję. Ale co z ojcem? Dlaczego go jeszcze nie ma? Spóźni się trochę, ma wywiad w tej rzeczy. Wspaniale. Idź, przywitaj się z mamą. A właśnie, gdzie jest mama? U siebie. Przepraszam. To może ja bym panią zaproponował. Mój najnowszy wynalazek, który sam opracowałem. Tu proszę. Jakub! Bałam się, że nie przyjedziesz. No wiesz. Siadaj.
Zawsze, kiedy mam jakąś uroczystość, wyskakują mi zebrania. To nic się nie zmieniło. No, Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa to poważna rzecz. Poza tym czuję się tam bardzo potrzebna. No i jak? Świetnie wyglądasz. O, nie należy przesadzać. W moim wieku i tak już nikt tego nie zauważy. Nie masz racji. Mamo. Marta? Co z Martą? A nie, wszystko w porządku. Zresztą sama ją zaraz zobaczysz. Przywiozłeś ją? Oczywiście. Ach, to wspaniale. Mamo, powiedz, co to za pomysł ojca z tym przyjęciem? Przecież nigdy dotąd... No ale powinniśmy się spotykać. Cała rodzina. No tak. No a jak u ciebie? Co z pracą? Właśnie przyjęli, niedługo będę bronił. Jakub, jestem dumna z ciebie. Wiesz, jak ojcu na tym zależy. Nie pokazuję tego po sobie, ale naprawdę. Nie mogę za każdym razem oswoić się z wielkością pokoju. I jeszcze do tego ta wysokość. Nasz największy pokój jest mniejszy od tego. Rozpakuj mi walizkę. W tych blokach już nie można wytrzymać. Przez ostatni tydzień nie było windy. Wyobrażasz sobie? Ja w moim stanie na piąte piętro. Ja nie wiem, co to będzie. Co mi jest coś słodkiego? Proszę. Dziękuję. A jak nie widzi, on nie widzi, gdzie mieszka. Pracuje nad tym doktoratem i nic nie wie. Jakub ma łatwość adaptacji. Strasznie się potem. Nie wiem, czy to normalne w moim stanie. A co wy się tak ociągacie? No nie śpieszy się, nam nie mamy jeszcze swojego mieszkania. Ha! Gdzie wam będzie lepiej niż tu pod bokiem? Czasem to bardziej przeszkadza niż pomaga. Coś ty, Litka. Zmienia ci się sukienka, wypracuje ci, co? Nie trzeba. Sama odejdzie. Chodź, 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 ruszaj się. No chodź, to coś wspaniałego. A strasznie się bałam, nie chciałam. Cały czas na pigułkach. A raz zapomnieliśmy się. I teraz nie wyobrażam sobie, jak mogłam. Mówię ci, nie powinnaś zwlekać. Po 30 trudno się rodzi. Błędzę żelazko. Jaki wynik? Co za różnica? Pokrót tych piłkarzy wielu... Lubię, jak się porusza. Przede wszystkim dwójka... Sport nie dla mnie. ...najpóźniej trafiła do tego zespołu. Piłkarz, który lubi niemal wszystko mimo młodego wieku 24 lat, który występował na mistrzostwach świata, który grał w reprezentacji, zagrał... Póki co napijemy się. Zrobiłeś już ten doktorat? A no właśnie, niedługo będę bronił. Obronisz. Wystarczy przecież, że masz to samo nazwisko co Leon. Nie obrażaj się. Przecież wiesz, że to nie jest bez znaczenia. Nawiasem mówiąc, powinieneś pośpieszyć się z tym doktoratem. Dlaczego? Domyśl się, domyśl. Nie wiem, o czym wuj mówi. Prawdopodobnie ojciec dostanie kopa w górę. Przestraszyłeś się, co? Na szczęście to tylko żarty. Swoją drogą, szkoda, że się z tym tak ociągałeś. Ojciec miał cichą nadzieję, że przejmiesz po nim instytut. Nie byłoby łatwo. Ale Leon by to przeprowadził. Nie sądzę. Przeprowadziłby. I zostałoby w rodzinie, a tak to co? Cały interes dostanie się w obce ręce. Chyba, że Serafin się pośpieszy. Daleki krewny, bo daleki, ale zawsze... Nie żartujesz. Moja droga, właściwie jak jest z tą Dorotą? Ona jest córką siostry Leona, tak? Nie. Ciotecznego brata Leona. Nie było nic lepszego dla Serafina? A co ty chcesz od Doroty? Nic. Ale Serafina można było mocniej związać. Mamo, ja ciągle jestem głodna. Nie wiem, co to jest. Ja też. Prawdę mówiąc, specjalnie dzisiaj nie jadłem obiadu. Jeszcze nic nie gotowe. A indyka bez pana profesora też nie podam. No.
nowa serwantka. Cudna. Tak, kupiłam w Desie. Antyki są bardzo modne. Za moich czasów żyło się skromniej. Nawet jeśli się coś znaczyło. Za czasów wuja nie wypadało. A dzisiaj wypada. A, nie było okazji. Z ojcem porozmawiam, jak wróci. Z matką. No chodźcie, chodźcie, proszę bardzo. Dla mnie? Och, dziękuję ci bardzo. Chyba nie spóźniliśmy nie, się. Nie, Leon będzie lada moment. Och, dziękuję ci bardzo. Jaka śliczna, jak zwykle. Przyjechalibyśmy dużo wcześniej, tylko oczywiście czekałem na Dorotę. No parę minut. Cześć. No, szkoda, że nie później to musiałem naszło. Dłużej w pracy zostać. Dzień dobry. Dzień dobry. Wy zawsze razem? A, jak się ma. Spotkaliśmy się właśnie przed domem. Kuba. Co mówię, słychać? Jakie proszę cię? Ślicznie wygląda. Fajnie, że przyjechaliście. To co u ciebie słychać? Czemu tak rzadko przyjeżdżasz? Wiem cię bardzo. No wiesz, spodziewam się dziecka. Nie ma czasu. Widzę, że już niedługo. Ja ci mogę dokładnie powiedzieć, ile, wiem? 94 dni. Mój lekarz uważa, że 90, a ja dokładnie wiem, 94 dni. Tak, a doktora? Że oni liczą, oni liczą. Niedługo kończę. Uważaj, Serafin, bo jeszcze tu wróci. Zapalisz? Tak, ponieważ będzie... Panie, dzieci nie lubią dymu, więc rzuciła. Jakub obiecał, że przed moim porodem obroni ten doktorat, że zajmie się dzieckiem. Chodź ze mną na te wszystkie ćwiczenia oddechowe. A propos, co robisz po obronie? Mam... propozycję, ale to jeszcze nic pewnego. Wróci, to wróci. Gdybyś chciał, mógłbyś przyjść. Instytut nasz przestał już być par excellence jednostką naukową. Kooperujemy z przemysłem. No, coś dla ciebie. Jak to myślisz? Nie zupełnie. Gdybyś chciał, mógłbyś się przestawić. Bo my już z ojcem tego nie zrobimy. W każdym razie dla ciebie drzwi są otwarte. Mówi, jakby był szefem. A co, może nie chciałbyś być? A co to ma do rzeczy? Nawet nie zauważy, jak wdepniesz to gówno razem z kopytami. On ma pojechać. Ostatnio bardzo się postarzał. Bo tam są te mgły. Dużo pije. To nie jest tylko, wiesz, tak, że dzidziusz. Co, jest takie proste. Czy ty wiesz, ile razy będzie nas budził w nocy? Trzy razy na jedzenie i co półtorej godziny na picie. Tylko ja nie wiem, czy używać jednorazowych pielów czy placz. Prać, nie? Prać, dzwoniłam do ciebie. A wyszedłem wcześniej z pracy. Przybierz się. No daj spokój, nie warto. Proszę, zrób to chociaż dla matki. A co to za różnica? A, dobrze. Właściwie co go mogło zatrzymać? Mamo, no przecież sama wiesz, że przed wolną sobotą zawsze jest trudno wyjechać z miasta. Poza tym jest mrzawka i ślizgnięta. Mieliśmy bardzo dobrą pogodę. Nie, wyraźnie się zachmurzyło. Tak, coś wisi w powietrzu. W ogóle z pogodą jest coraz gorzej. Lato jakie było fatalne. Kiedyś lato to było lato, zima zimą, a gdyby nie urlop w Rumunii, to czułbym je w kościach. Byliście w Rumunii? Jak było? Można było wytrzymać. Cokolwiek by nie mówić, to mieliśmy wspaniałe słońce. Komu? No pytaj, ty idę na lewej. No, skoro mamy nalane, to... Serafin, a gdzie twoja mowa na cześć laureata? Każda uroczystość jest przecież dla ciebie okazją do złożenia Leonowi deklaracji lojalności. Czy na starość wszyscy ludzie stają się tacy złośliwi? Zostaw moją starość w spokoju. Co? Aby ciebie ona nie zaskoczyła. Żartuję. Któregoś dnia. A wiesz, że czasem mi tego brak. Serio? Niby duże środowisko, a tak naprawdę to nie ma się z kim posprzeczać. Człowieku, ale jesteś niezależny. No tak. W pewnym sensie. Wcale nie mamy dobrych warunków. Halo? Halo? Mamy dobrych warunków. Halo? Kto mówi? Nic nie słyszę. Halo? Rozłączyli. A może to był Leon? A jeżeli to Leon, to zadzwonię drugi raz. Dorotko, proszę cię poczęstuj. Dziękuję. Chodźcie z tobą.
kij popnąłeś? No spóźnię się, nie wiem. I tak nie dorównam ci w twoim udawaniu. Troszeczkę. Tomek, zapomniałem ci powiedzieć, był u mnie dzisiaj Żabicki. Czego chciał? Mówił, żeby wyciszyć sprawę Durskiego. Jeśli będą dziennikarze pytali się, to odeślij ich do mnie, dobrze? A gdybym tak ja z nimi porozmawiał? Proszę. Ale nie radzę ci zajmować się tą sprawą. Żartowałem. No, znowu nudzicie? Dajcie spokój. A jak u ciebie? Wszystko w porządku? Co z doktoratem? Coście się wszyscy z tym doktoratem? W porządku. Bronię. Nawet mam obiecane stypendium do Anglii. Wspaniale. Zawsze marzyłam, żeby ci się powiodło. Nawet nie wiesz, jak się kłóciłam z ojcem, kiedy mówił, że jesteś nieudaczny. Przepraszam, nie powinnam o tym mówić. Wiem o tym doskonale, przecież ojciec wszystkich wokół siebie uważa za durniów. A bardzo chwilę. A jak z tobą? Nie ma się czym chwalić. Wszystko gdzieś uleciało, marzenia, plany. Nawet nie wiem, gdzie tego szukać. Wciąż pracuję jako bibliotekarka w Instytucie u Wielkiego Ojca. Tomek to fajny chłopak. Tak. W komitecie i w radzie zaczynają krzywić się na profesora. Mówią, że przestał konsultować się z nimi, że załatwia wszystko przez Warszawę. A słusznie, z kim on ma tu rozmawiać? Słuchaj, Albin mógłby coś wiedzieć. On zawsze wie wszystko najlepiej. Spróbuj wysądować. Andrzeju, słuchaj, może by zadzwonić do Warszawy. Po co? No dowiedzieć się, czy Leon wyjechał. Ale nikogo tam nie zostaniesz. Tak, ale wiesz, ja już się niepokoję. Oj, będzie tu. Zaraz przyjedzie. Dziękuję. Zdaje się, że tylko nam to smakuje. Tak to wygląda. Hmm. Ci, co nie piją, krótko żyją. Zdrowie. Dlaczego się śmiejesz? Przepraszam. Nie przepraszaj, nie śmiej się. Był czas, że nikt się nie śmiał ze mnie. Tak się bali? Może. Ale przede wszystkim szanowano mnie. I teraz szanują. Tak, ale to już nie to. Różnie bywa. Musiałem się przyzwyczaić. Ja osobiście proponowałem... Kochasz go? Rozwiązanie bardziej elastyczne. Kogo? Myślę o Andrzeju oczywiście. Dziwne pytanie. I trudna odpowiedź, co? Dlaczego trudna? Przecież jesteśmy ze sobą. No właśnie. Jesteście razem. Tego się spodziewałem. Przepraszam. Ojciec nie lubi, kiedy się rusza jego rzeczy. Przepraszam, zrobiłam to odruchowo. Bierzesz jakieś lekarstwa? Drobiazg. Idź do Stefanii, da ci coś do popicia. Co jest z Jakubem? Bierze jakieś lekarstwa? Nerwica żołądka. Bardzo wiele go kosztuje ten doktorat. Ach, za bardzo przejmuje się tą pracą. Co on tak skapcaniał? No, jest po prostu przemęczony i to wszystko. Mnie to mówisz? Pamiętam go innego. Był wesoły, sypał dowcipami jak z rękawa. A teraz co, klapciuch? Ja tego nie widzę. Bo siedzisz przy nim. Zmień temat. Miał fantazję. Nigdy nie zapomnę jego ucieczki. Jakiej ucieczki? Jak to nie mówił ci? Zbuntował się i uciekł z domu. O, stare dzieje. Ważne, że czegoś mógł chciał. Mógł sobie darować te złośliwości. Czasem zdaje mi się, że pan Leon nie jest zwykłym śmiertelnikiem. Wszyscy mu starają się dogodzić, kadzą mu. Czasem mnie się zdaje, że to nie człowiek, tylko jakiś święty. A święci są tylko w niebie. A na ziemi każdy człowiek powinien swą miarę znać. A najgorsi to ci. Dziwię się, że pan Leon trzyma ich jeszcze przy sobie. I pani Leonowej też nie jest z tym dobrze. Wszystko się zmieniło. Ale przyjdzie czas, że się jeszcze odmieni. Ojciec załatwił nam w czasy, są jeszcze miejsca w marcu. Tak? Pojedziemy? Nie, nie mogę w marcu.
A kiedy możesz? Nie wiem. Powiedz od razu, że nie chcesz. Nie chcę. Świetnie. Pojadę sama. Nagrody otrzymali znani naukowcy, profesorowie Stanisław Krzemień, Janina Szuman, Leon Borusiewicz i docent Jan Zych, wybitni przedstawiciele polskiej myśli technicznej. Tatuś! Gospodarka narodowa potrzebuje wciąż nowych technologii. Tatuś! Niezbędnych w telewizji! Podawaj narkotyki, chyba widziałam, w ciemnym garniturze. Szczególnej wagi nabiera współpraca Instytutu Badawczych z odpowiednimi resortami. Efekty kooperacji nauki z przemysłem z każdym dniem stają się coraz bardziej widoczne i przysparzają wymiernych korzyści naszemu krajowi. Wyróżnieni dziś pracownicy nauki znani są ze swych osiągnięć i kompleksowych opracowań, które w krótkim czasie szkoda, myślałam, że razem z Leonem zobaczymy ten dziennik. Podziękował profesor. O, pan profesor ładnie wygląda. A teraz informacje ze świata przekażę. To już tak krótko? Dlaczego go jeszcze nie ma? No przecież powinien już być. Ile wynosi ta nagroda? Czy to nie wszystko jedno? Jak to wszystko jedno? A w ogóle to powinni podawać do publicznej wiadomości. Ile i wtedy by się uniknęło plotek. No ale ile? 100? Nie no, 100 chyba nie. 100 to państwowa. Nie, państwowa jest dużo większa teraz. Ale 100 to się zostanie na pewno. No, co w tej chwili jest 100 tysięcy. Ale dajcie w spokoju wysłuchać wiadomości. No, ale ile? No? Ile, Albin? Ty się powinieneś orientować. Jak dostaniesz, będziesz wiedział. No, tak powinni podać. Zanim dadzą twojemu Jakubowi, to będzie dwa razy tyle. Ale warte będzie tyle samo. Arabia Saudyjska przyłączyła się do bojkotu politycznego i gospodarczego Egiptu po zawarciu przez rząd Sadata układu z Izraelem. Wojska izraelskie ponownie zaatakowały terytorium Jordanu. Czasami. Ciekawe, co Tatuś zrobi z tymi pieniędzmi. Nie widzę, żeby wszystko wkładał w dom. No to jego sprawa. No jesteśmy bądź co bądź rodziną. Marta, przecież ojciec wciąż wam pomaga. Czy ja coś mówię? Patrzą na was. Nie wiem się czego wstydzić. Żartujesz. Tomek. Co? Nie zdecydujesz się. Zdecyduję się, ale nie teraz muszę wszystkie sprawy załatwić z Lidką. Właśnie, z Lidką. Jak ty sobie to wyobrażasz, że spakuję manatki, powiem cześć? No. Nie wiem, ale ja tego za ciebie nie załatwię. No, nie było okazji. Do załatwienia tej sprawy nie trzeba okazji. Powiesz, najważniejsze są oddechy. Jak przychodzi ból, to tak głęboko. A potem jak zielony pies tak. I znowu. I tak dalej. W ciągu nadchodzącej doby niż nad Polską zacznie się powoli wypełniać. I to trzeba ćwiczyć. My to ćwiczymy z Jakubem. Może coś zjesz? Nie, dziękuję. A co z tobą i z Tomkiem, coś nie tak? Dlaczego? No przecież widzę, że nie odzywacie się do siebie. A poza tym Dorota stale go kokietuje. Zdaje ci się. No popatrz. Popatrz, jak się kręci koło niego. A tak. A na południe również mokrego śniegu. Tak. Lokalne części południowej dość. Idę do twojego pokoju. Co ty źle się czujesz? Czułam się troszkę. Odprowadzisz mnie. Minimalna w nocy od 0 stopni na południu do 5 stopni w centrum i 7 na północnym wschodzie. Mogłabyś nie robić tych komedii. Robi się nieprzyjemnie. Z czym? Coś konkretnego? Lidka powiedziała przed chwilą, że ojciec nam pomaga. To przecież prawda. Ale to nie jest powód, żeby robić z tego sprawę. Im też pomaga. Ale nam więcej! Co ty się bronisz? Nie bronię, tylko mówię jak jest. Lidka jest zawistna! Marta, zostaw Lidkę w spokoju, dobrze? Rozmawiałeś z matką? No i co mówiła coś o domku? Nie będę w ogóle poruszał tego tematu. Jak to nie będziesz w ogóle poruszał tego tematu? Przecież obiecałeś.
Rozmyśliłem się. No to Litka sprzątnie go nam sprzed nosa! Mata? Mata, cię błagam, przestań się zgrywać, dobrze? Dosyć tej komedii, proszę cię! Nie będziesz więcej mną dyrygowała. To co zapewni. Otwieram drzwi, a tu nie ma nikogo, tylko te kwiaty. No co też Stefania opowiada? Jak Boga kocham. Dziwnie. Dlaczego Stefania otwiera byle komu? Ja tam ludzi się nie boję. Słuchajcie, ktoś zostawił kwiaty przed drzwiami. O, bardzo sympatyczny dowcip. Durski. Doktor Teofil Durski? Nie znam. To wszystko? Kto to jest? Nie, nic ważnego. Durski. A to ten, co tak narozrabia. Wszyscy gadają o tym w mieście. Plotki zawsze powstają. Ale o co chodzi? Tomek? Nie ma o czym mówić, żadna sprawa. No to może powiesz mi o tej żadnej sprawie. Durski dał wywiad do prasy, powiedział za dużo i ojciec go załatwił. Co to znaczy załatwił? Zwolnił go. O, stoi. Ach, to ten sam. On przyszedł ojcu złożyć życzenia. Nie masz się czym przejmować. Głupia demonstracja. Może go tu zaprosić. Słyszałem, że zwolnienie Durskiego nie było formalnie w porządku. Plotki. Ale o co chodzi? Słuchajcie, dlaczego ja nic o tym nie wiem? Daj mi coś do picia. Serafin, ty jesteś najrozsądniejszy. Ale nie przejmuj się, Leon sobie z tym poradzi. Chociaż nie jest w dobrej sytuacji, popełnił błąd. Właściwie nie błąd, drobną pomyłkę. No, to każdemu się zdarza. Czyżbyś zwątpił? Ale przestań. Tomek, a co było w tym wywiadzie? No, właściwie nic takiego. No. Durski tylko niepotrzebnie dał do zrozumienia, że profesor jest zbyt długo na tym stanowisku. 25 lat na jednym stołku. Otóż to niektórzy oczekują zmian, ale on jest bardzo zajęty. Zbyt często wyjeżdża za granicę. Poza tym ma dużo narad, prace społeczne i dlatego niektórzy... Nie powinieneś tego mówić głośno, szczególnie ty. Zamknij się. Co ty owijać w bawełnę? Zbyt dużych skrzydeł nie masz. I tchórz jesteś. A teraz się boisz, że razem z Leonem pójdziesz na dno i póki co chcesz się zabezpieczyć. A ty kim jesteś? Kim ty jesteś? Nienawidzisz wszystkich, którym się udało. A zwłaszcza nienawidzisz profesora za to, że zabrał ci twój stołek. To nie on, głupcze, to historia. Historia? Historia? Są jeszcze ludzie, którzy pamiętają, jak ich załatwiłeś krótkim jednym podpisem. Są też inni, którzy pamiętają zebrania, na których długość i intensywność oklasków była dla ciebie jedynym kryterium lojalności. Ludzie lubią mówić o głupstwach. O zasługach nikt nie pamięta. Ale musiało być to niezłe głupstwa, skoro Leon ledwie cię z nich wyciągnął. Rodzinie się czasem pomaga. Ale ty go stale potrzebujesz. Każdy ma swego Leona. Przestańcie. Zapominacie się wszyscy. Gdyby to Leon słyszał... Słusznie. Laureatowi należy się trochę szacunku. Zwłaszcza, że pijemy jego wódkę. Dlaczego kłamiesz? Co? Przecież ty podpuściłeś Durskiego, żeby dał wywiad. Wtrącę się do swoich spraw. Halo? Tak, w tej chwili poproszę. Andrzej, do ciebie. Halo? Nie, to nie w sprawie Leona. Tak, proszę mi dokładnie przeczytać ten detusz. Tak. Dobrze, dziękuję. Andrzej.
Ten Durski wciąż stoi. To postoi, postoi. Znudzi mu się. To trzeba zadzwonić po milicję. Nie, nie warto się niepokoić. No jak to mówiliście przedtem coś innego? To tylko emocje. Przeszło, minęło. Alvin jest już prawie pijany. No nie tędy, nie będę go więcej zapraszała. Sam przyjdzie. Stefanio. Sprowokował Serafina. I jeszcze ten człowiek z oknem. No powiedz, powiedz, co się dzieje? A skąd ja mogę wiedzieć? Nie, to przecież szeptaliście coś z Albinem. Ale nic mi nie powiedział. Zresztą ty zawsze wszystko wiedziałaś o ojcu. Ale już tak nie jest. Kiedyś, no. Teraz, teraz wcale nie rozmawiamy ze sobą. Zamknął się. I to nie tylko w domu. Może to twoja wina. Moja? Przepraszam, może się mylę. Tak, na pewno się mylisz. Jakub. Dlaczego tak się stało? Wszyscy się zmieniamy. Ty, ojciec, ja też nie jestem ten sam. Nie martw się, ojcze, zawsze miał jakieś kłopoty, ale zawsze z nich wychodził. Ja o niego już się nie martwię. On nie potrzebuje pomocy. Ale my jej potrzebujemy. Ja, ty, Litka, cała rodzina. Chyba nie doczekamy się tego obiadu. No, wkrótce i na kolację będzie za późno. Widocznie profesor wybrał bardziej atrakcyjne towarzystwo. W końcu woli. Mi trochę tak. Zobacz, co z Albinem. No, upije się i będziemy mieli kłopoty. Żebyśmy poszli. Teraz? Nie wypada, zaraz wróci profesor. Nie jestem tego pewien. Moglibyśmy się jakoś wykręcić. Przecież to ty chciałeś tutaj być. Powiedz, że jesteś chora, że źle się czujesz. Ależ ja czuję się świetnie. Widzę to. Wolałbym, żebyś się nie afiszowała ze swoimi amorami. Nie lubię z tego sprawy. Mi nie zależy, ale na razie. Myślałam, że jesteś zazdrosny. Durski jeszcze stoi? Poszedł. Powiedz Serafinowi. Niech się uspokoi. Słuchaj, Alvin. Co, przyszedłeś na spytki? Nie wiem, o czym mówisz. Tomek. Jak długo chcesz pracować w Instytucie za Murzyna? Jakiego Murzyna? No przecież wszystko, co wymyślisz nowego, idzie na konto profesora. Daj mi spokój. A może to nieprawda? Zdawania matur, autor, w swojej pracy.
Rozmawiałeś z Erwinem? Organizowano także 14 książek używanych i podręczników w szkole. Zdały się dyskusje literackie, koncerty... I nie mam zamiaru. ...i spotkania z pisarzami. Jak chcesz? Jak informuje Polska Agencja... Napijesz się ze mną? Upijesz się. Bardzo cię lubię, Witka. Naprawdę. Kwestia naukowa poświęcona tradycji warszawskiego szkolnictwa. A ja ciebie nie. Słuchajka, nie wiesz co, mama jest taka zdenerwowana. Boi się, że ojciec może nie przyjechać. No przecież wie, że czekamy na niego. Nie wie, to miała być niespodzianka. Dla kogo? Dla ojca. Nie rozumiem. Dzięki Bogu, wszystko już gotowe. Tylko siadać i jeść. Jak to dobrze, że profesor się spóźnił. Przedstawienie Berliner Ensemble wieków brakowskich zapytywanych o życzliwości świata. Na byłym więziennym podwórku. Siedzicie jak na stypie. Zabrali się dziś przedstawiciele mieszkańców Warszawy, aby uczcić 35. rocznicę wyzwolenia więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Nudno tu. Zatańczysz? Nie, dziękuję. Zatańcz. Nie wypada. Stary nudziarz. Trochę za dużo wypiłaś. Chodź, idziemy do domu. Mam ochotę tańczyć. Odejdź. W łóżku jesteś milszy. Włącz, bo pożałujesz. Teraz się idziemy do domu. Ubieraj się. Islamski bokser. Dobry, się proszę. Po prostu jak w rodzinie. Przykro mi. Daj, to trzeba zdezynfekować. Zostaw. Zostaw. Tomek,
Ja wszystko rozumiem. Już dawno powinniśmy się stąd wynieść, z tego domu, być sami. To moja wina, że ty i Dorota, ale ja ci wybaczam. Litka, czy ty nie widzisz, co się dzieje? Czy ty nie widzisz, co się dzieje? Ja już mam tego dość. Mam tego dość, dałem się zamknąć w tym cholernym domu i nie miałem nigdy siły, żeby się z niego wyrwać, rozumiesz? Całe życie, tyle lat zmarnowałem, tyle lat! Litka, ja nienawidzę tego domu, nienawidzę twojego ojca, nienawidzę twojej matki, ciebie też nienawidzę, rozumiesz? Wyjedziemy, zobaczysz, wszystko będzie co za chamstwo. Wyjdź stąd, mamo. Wyjdź stąd, proszę cię. To chyba on powinien wyjść. To nie tak, Tomek, źle zrozumiałeś. Ona nie chciała, naprawdę nie chciała. Tomek, błagam cię, nie zostawiaj mnie samej. Błagam cię, Tomeczku, no. Tomcio Paluch wyrusza w świat? Tomek! Cześć. Tomek! Wróci. Leciuszko, wróci. Coś ty tu biwa, ale mamo. Tak jest lepiej. Leciuszko, ale tak jest lepiej dla ciebie, kochanie, uwierz mi. Zwaj mi się lepiej ojcem i jego dziwką, którą ma od lat i ty o tym dobrze wiesz. I przestań udawać, że wszystko jest w porządku. Co ty wiesz? Co ty wiesz o ojcu i o mnie? W końcu miałaś normalny dom i miałaś ojca. Wszystko. Wszystko dla ciebie, dla was, całe moje życie. I co? No co? Kim ty jesteś? No kim? No powiedz, kim ty jesteś? Zero. Zero, nic, nie. Dobry. Doktoracik zrobisz, dziecko ci się urodzi. Może nawet domek wam zostawią. Jesteś taki sam jak ona, jak wszyscy. Nie robię żadnego doktoratu. I nie zrobię. Jestem takie samo zero jak ty. Rozumiesz? Zadowolona? Mamo, nie robię go. Nie potrafię. Nie nadaje się. Ale przynajmniej wiem, że będę robił to, na co sam mam ochotę. Marta, jedziemy. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Leon Borusiewicz. Gościmy pana profesora z okazji jego jubileuszu oraz nadania mu specjalnej nagrody za całokształt pracy naukowej, zawodowej i społecznej. Panie profesorze, mówi się o panu człowiek sukcesu. Proszę mi powiedzieć, czy było w życiu pana coś, co pomogło panu w osiągnięciu tych sukcesów? Na pewno tak. Rodzina. Wszystkie moje sukcesy zawodowe i naukowe nie miałbym miejsca, gdybym nie miał oparcia w rodzinie. Mam żonę, dwoje dzieci. Dla tych dzieci pracowałem. Starałem się ich tak wychować, jak sobie to w najlepszy sposób wyobrażałem. I dzisiaj, kiedy są już starsi, spotykamy się.
i chyba jesteśmy zadowoleni. Otrzymał pan dzisiaj za wieloletni tytuł. Co, przyszedłeś na spytki? Nie wiem, o czym mówisz. Tomek, jak długo chcesz pracować w Instytucie za Murzyna? Jakiego Murzyna? No przecież wszystko, co wymyślisz nowego, idzie na konto profesora. Daj mi spokój. A może to nieprawda? I nie mam zamiaru. Jak chcesz? Napijesz się ze mną? Upijesz się. Bardzo cię lubię, Witka. Naprawdę. Kwestia naukowa poświęcona tradycji warszawskiego szkolnictwa. A ja ciebie nie. Słuchajka, nie wiesz co, mama jest taka zdenerwowana. Boi się, że ojciec może nie przyjechać. No przecież wie, że czekamy na niego. Nie wie, to miała być niespodzianka. Dla kogo? Dla ojca. Nie rozumiem. Dzięki Bogu, wszystko już gotowe. Tylko siadać i jeść. Jak to dobrze, że profesor się spóźnił. Przedstawienie Berlinera, ale sam był wieku Brachowski zastosowany o życzliwości świata. Na byłym więziennym podwórku. Siedzicie jak na stypie. Zabrali się dziś przedstawiciele mieszkańców Warszawy, aby uczcić 35. rocznicę wyzwolenia więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Nudno tu. Zatańczysz? Nie, dziękuję. Zatańcz. Nie wypada. Stary nudziarz. Trochę za dużo wypiłaś. Chodź, idziemy do domu. Nie było okazji. Z ojcem porozmawiam, jak wróci. Z matką. No chodźcie, chodźcie, proszę bardzo. Dla mnie? Och, dziękuję ci bardzo. Chyba nie spóźniliśmy nie, się. Nie, Leon będzie lada moment. Och, dziękuję ci bardzo. Jaka śliczna, jak zwykle. Przyjechalibyśmy dużo wcześniej, tylko oczywiście czekałem na Dorotę. No parę minut. Cześć. Dzień dobry. No, szkoda, że nie później, to Tomasz. Musiałem dłużej w pracy zostać. Dzień dobry. Dzień dobry. Wy zawsze razem? A, jak się ma. Spotkaliśmy się właśnie przed domem.
Kuba! Co mówię, słychać? Jakie proszę? Ślicznie wygląda. Fajnie, że przyjechaliście. To co u ciebie słychać? Czemu tak rzadko przyjeżdżasz? Witam cię bardzo. No wiesz, spodziewamy się dziecka. Nie ma czasu. Widzę, że już niedługo. Ja ci mogę dokładnie powiedzieć, ile, wiesz? 94 dni. Mój lekarz uważa, że 90, a ja dokładnie wiem, 94 dni. Tak, a doktora? Już oni liczą. Oni liczą. Niedługo kończę. Uważaj, Serafin, bo jeszcze tu wróci. Zapalisz? Tak, ponieważ nie, dzieci nie lubią dymu, więc rzuciła. Jakub obiecał, że przed moim porodem obroni ten doktorat, że zajmie się dzieckiem. Chodź ze mną na te wszystkie ćwiczenia oddechowe. A proszę, co robisz po obronie? Mam propozycję, ale to jeszcze nic pewnego. Wróci, to wróci. Gdybyś chciał, mógłbyś przyjść. Instytut nasz przestał już być par excellence jednostką naukową. Kooperujemy z przemysłem. W nocy? To kiedy? No, coś dla ciebie. Jak ty myślisz? No, niezupełnie. Gdybyś chciał, mógłbyś się przedstawić. Bo my już z ojcem tego nie zrobimy. W każdym razie dla ciebie drzwi są otwarte. Mówi, jakby był szefem. A co? Może nie chciałbyś być? A co to ma? Co to ma do rzeczy? Nawet nie zauważy, jak wdepniesz to gówno razem z kopytami. On ma pojechać. Ostatnio bardzo się postarzał. Tam są te mgły. Że piję. To nie jest tylko, wiesz, tak, że dzidziusz. Jest takie proste. Pokłady? Czy ty wiesz, ile razy będzie nas budził w nocy? Trzy razy na jedzenie i co półtorej godziny na picie. Tylko ja nie wiem, czy używać jednorazowych pierów, czy pracz. Pracz, nie? Dzwoniłam do ciebie. No, wyszedłem wcześniej z pracy. Przybierz się. No daj spokój, nie warto. Proszę, zrób to chociaż dla matki. A co to za różnica? A, dobrze. Właściwie co go mogło zatrzymać? Mamo, no przecież sama wie, że przed wolną sobotą zawsze jest trudno wyjechać z miasta. Poza tym jest mrzawka i ślizgnięta. Mieliśmy bardzo dobrą pogodę. Nie, nie, wyraźnie się zachmurzyło. Tak, coś wisi w powietrzu. Wolałbym, żebyś się nie afiszowała ze swoimi amorami. Nie lubię z tego sprawy, bo mi nie zależy. Ale na razie. Myślałam, że jesteś zazdrosny. Durski jeszcze stoi? Poszedł. Powiedz Serafinowi, niech się uspokoi. Słuchaj, Alvin. Co, przyszedłeś na spytki? Nie wiem, o czym mówisz. Tomek, jak długo chcesz pracować w Instytucie za Murzyna? Dla jego Murzyna. No przecież wszystko, co wymyślisz nowego, idzie na konto profesora. Daj mi spokój. A może to nieprawda? Rozmawiałeś z Elwinem? I nie mam zamiaru. Jak chcesz? Napijesz się ze mną? Upijesz się. Bardzo cię lubię, Witka. Naprawdę. Kwestia naukowa poświęcona tradycji warszawskiego szkolnictwa. A ja ciebie nie.
Słuchajka, nie wiesz co, mama jest taka zdenerwowana. Boi się, że ojciec może nie przyjechać. No przecież wie, że czekamy na niego. Nie wie, to miała być niespodzianka. Dla kogo? Dla ojca. Nie rozumiem. Dzięki Bogu, wszystko już gotowe. Tylko siadać i jeść. Czysta się, co? Dzień dobry, Stefania. Dzień dobry. Nie lubi mnie. Raczej nie akceptuje. No to przeżyje. Co ona o mnie wie? To co wszyscy wują. Bzdura. Jak się czujesz? Najważniejsze jest, w jakim momencie o to poprosisz i jak. I rozmawiaj najpierw z ojcem. Dobrze. Nie. Co nie? Z mamą. Załatw to, im to jest niepotrzebne, a dla dziecka to jest wymarzone miejsce na lat. Nie bój się działać. Tomka jeszcze nie ma? Nie wiem, nie chodzę za nim. Pokłóciliście się. No Lideczko, Lideczko. Dobrze widzę, co się dzieje. Mamo, wolałabym, żebyś się nie wtrącała w moje sprawy. Może ojciec powinien z nim pomówić? Ojciec? O czym ty mówisz? Chciałam ci pomóc, Lidko. Skąd nagle tyle troski? Tak, masz rację. Ale wiesz, ciągle tyle spraw. Powinniśmy częściej rozmawiać ze sobą. Jak dotąd nie interesowałaś się własnymi dziećmi. Nie jesteś już dzieckiem. Na ostatnich nogach. Nie na ostatnich, jeszcze 3 miesiące. No to będą bliźniaki. Bliźniaki. Tylko syn będzie. Obdzi pani? Taki brzuch to jest syn. Dziewczynka będzie. Z chłopatami kłopot. Jakub. A, prawda. Dziękuję. Piękna. Niech was ucałuję. A co ja dostanę? O! A o wuju rzeczywiście zapomniałem. A wiesz, że żartowałem. A nie przez próg. O! Odkup bronię. Nawet mam obiecane stypendium do Anglii. Wspaniale. Zawsze marzyłam, żeby ci się powiodło. Nawet nie wiesz, jak się kłóciłam z ojcem, kiedy mówił, że jesteś nieudaczny. Przepraszam, nie powinnam o tym mówić. Wiem o tym doskonale przecież. Ojciec wszystkich wokół siebie uważa za durniów. A bardzo chwilę. A jak z tobą? Nie ma się czym chwalić. Wszystko gdzieś uleciało, marzenia, plany. Nawet nie wiem, gdzie tego szukać. Wciąż pracuję jako bibliotekarka w Instytucie u Wielkiego Ojca. Tomek to fajny chłopak. Tak. W komitecie i w radzie zaczynają krzywić się na profesora. Mówią, że przestał konsultować się z nimi, że załatwia wszystko przez Warszawę. A słusznie, z kim on ma tu rozmawiać? Słuchaj, Albin mógłby coś wiedzieć. On zawsze wie wszystko najlepiej. Spróbuj wysądować. Andrzeju, słuchaj, może by zadzwonić do Warszawy. Po co? No dowiedzieć się, czy Leon wyjechał. Ale nikogo tam nie zostaniesz. Tak, ale wiesz, ja już się niepokoję. Oj, będzie tu. Zaraz przyjedzie. Dziękuję. Zdaje się, że tylko nam to smakuje. Tak to wygląda. Ci, co nie piją, krótko żyją. Zdrowie. Dlaczego się śmiejesz? Proszę
Nie przepraszaj, nie śmiej się. Był czas, że nikt się nie śmiał ze mnie. Tak się bali? Może, ale przede wszystkim szanowano mnie. I teraz szanują. Ale to już nie to. Różnie bywa. Musiałem się przyzwyczaić. Ja osobiście proponowałem... Kochasz go? ...rozwiązanie bardziej elastyczne. Kogo? Myślę o Andrzeju, oczywiście. Dziwne pytanie. I trudna odpowiedź, co? Dlaczego trudna? Przecież jesteśmy ze sobą. No właśnie. Jesteście razem. Tego się spodziewałem. Przepraszam. Ojciec nie lubi, kiedy się rusza jego rzeczy. Przepraszam, zrobiłam to odruchowo. Bierzesz jakieś lekarstwa? Drobiazg. Idź do Stefanii, da ci coś do popicia. Co jest z Jakubem? Bierze jakieś... Moja droga, właściwie jak jest z tą Dorotą? Ona jest córką siostry Leona, tak? Nie. Ciotecznego brata Leona. Nie było nic lepszego dla Serafina? A co ty chcesz od Doroty? Nic. Ale Serafina można było mocniej związać. Mamo, ja ciągle jestem głodna. Nie wiem, co to jest. Ja też. Prawdę mówiąc, specjalnie dzisiaj nie jadłem obiadu. Jeszcze nic nie gotowe. A indyka bez pana profesora też nie podam. To nowa serwantka. Cudna. Tak, kupiłam w Desie. Antyki są bardzo modne. Za moich czasów żyło się skromniej. Nawet jeśli się coś znaczyło. Za czasów wuja nie wypadało, a dzisiaj wypada. Przepraszam. Czas mówiłeś? Co? A, nie było okazji. Z ojcem porozmawiam, jak wróci. Nie, z matką. No chodźcie, chodźcie, proszę bardzo. Dla mnie? Och, dziękuję ci bardzo. Chyba nie spóźniliśmy się. Nie, Leon będzie lada moment. Och, dziękuję ci bardzo. Jaka śliczna, jak zwykle. Przyjechalibyśmy dużo wcześniej, tylko oczywiście czekałem na Dorotę. No, parę minut. Cześć. Dzień dobry. No, szkoda, że nie później, to będzie. Musiałem dłużej w pracy zostać. Dzień dobry. Dzień dobry. Wy zawsze razem? A, jak nie ma. Spotkaliśmy się właśnie przed domem. Kuba! Co mówię słychać? Jakie proszę cię? Ślicznie wygląda. Fajnie, że przyjechaliście. To co u ciebie słychać? Czemu tak rzadko przyjeżdżasz? Witam cię bardzo. No wiesz, spodziewamy się dziecka. Nie ma czasu. Widzę, że już niedługo. Ja ci mogę dokładnie powiedzieć ile, wiesz? 94 dni. Mój lekarz uważa, że 90, a ja dokładnie wiem, 94 dni. Tak, a doktora? Że oni liczą. Oni liczą. Niedługo kończę. Uważaj, Serafin, bo jeszcze tu wróci. Zapalisz? Tak, ponieważ nie, dzieci nie lubią dymu, więc rzuciła. Jakub obiecał, że przed moim porodem obroni ten doktorat, że zajmie się dzieckiem. Chodź ze mną na te wszystkie ćwiczenia oddechowe. A proszę, co robisz po obronie? Mam propozycję, ale to jeszcze nic pewnego. Wróci. Gdybyś chciał, mógłbyś przyjść. Instytut nasz przestał już być par excellence jednostką naukową. Kooperujemy z przemysłem. No, coś dla ciebie. Jak ty myślisz? Niezupełnie. Gdybyś chciał, mógłbyś się przedstawić. Bo my już z ojcem tego nie zrobimy. W każdym razie dla ciebie drzwi są otwarte. Mówi, jakby był szefem. A co? Nie było okazji. Z ojcem porozmawiam, jak wróci. Z matką. No chodźcie, chodźcie, proszę bardzo. Dla mnie? Och, dziękuję ci bardzo. Chyba nie spóźniliśmy się. Nie, Leon będzie lada moment. Och, dziękuję ci bardzo. Jaka śliczna, jak zwykle. Przyjechalibyśmy dużo wcześniej, tylko oczywiście czekałem na Dorotę. No, parę minut. Cześć. Dzień dobry. No, szkoda, że nie później to będzie. Musiałem dłużej w pracy zostać. Dzień dobry. Dzień dobry.
Wy zawsze razem? A, jak się ma. Spotkaliśmy się właśnie przed domem. Kuba! Co mówię, słychać? Jakie proszę? Ślicznie wygląda. Fajnie, że przyjechaliście. To co u ciebie słychać? Czemu tak rzadko przyjeżdżasz? Witam cię bardzo. No wiesz, spodziewamy się dziecka. Nie ma czasu. Widzę, że już niedługo. Ja ci mogę dokładnie powiedzieć ile, wiesz? 94 dni. Mój lekarz uważa, że 90, a ja dokładnie wiem, 94 dni. Tak, a doktora? Już oni liczą. Oni liczą. Niedługo kończę. Ja uważaj, Serafin, bo jeszcze tu wróci. Zapalisz? Tak, ponieważ będzie... dzieci nie lubią dymu, więc rzuciła. Jakub obiecał, że przed moim porodem obroni ten doktorat, że zajmie się dzieckiem. Chodzi ze mną na te wszystkie ćwiczenia oddechowe. A proszę, co robisz po obronie? Mam propozycję, ale to jeszcze nic pewnego. Wróci, to wróci. Gdybyś chciał, mógłbyś przyjść. Instytut nasz przestał już być par excellence jednostką naukową. Kooperujemy z przemysłem. Nocy? No, coś dla ciebie. Jak ty myślisz? Nie zupełnie. Gdybyś chciał, mógłbyś się przestawić. Bo my już z ojcem tego nie zrobimy. W każdym razie dla ciebie drzwi są otwarte. Mówi, jakby był szefem. A co? Może nie chciałbyś być? A co to ma? Co to ma do rzeczy? Nawet nie zauważy, jak wdepniesz to gówno razem z kopytami. On ma pojechać. Ostatnio bardzo się postarzał. Tam są te mgły. Już piję. To nie jest tylko, wiesz, także dzidziuś. Jest takie proste. Kłopoty? Czy ty wiesz, ile razy będzie nas budził w nocy? Trzy razy na jedzenie i półtorej godziny na picie. Tylko ja nie wiem, czy używać jednorazowych pielów czy pracz. Pracz, nie? Pracz, dzwoniłem do ciebie. A wyszedłem wcześniej z pracy. Przybierz się. No daj spokój, nie warto. Proszę, że to chociaż dla matki. A co to za różnica? A, dobrze. Właściwie co go mogło zatrzymać? Mamo, no przecież sama wie, że przed wolną sobotą zawsze jest trudno wyjechać z miasta. Poza tym jest mrzawka i się ślizgnie na to. Mieliśmy bardzo dobrą pogodę. Nie, wyraźnie się zachmurzyło. Tak, coś wisi w powietrzu. Ale przede wszystkim szanowano mnie. I teraz szanują. Ale to już nie to. Różnie bywa. Musiałem się przyzwyczaić. Ja osobiście proponowałem... Kochasz go? ...rozwiązanie bardziej elastyczne. Kogo? Myślę o Andrzeju oczywiście. Dziwne pytanie. I trudna odpowiedź, co? Dlaczego trudna? Przecież jesteśmy ze sobą. No właśnie. Jesteście razem. Tego się spodziewałem. Przepraszam. Ojciec nie lubi, kiedy się rusza jego rzeczy. Przepraszam, zrobiłam to odruchowo. Bierzesz jakieś lekarstwa? Drobiazg. Idź do Stefanii, da ci coś do popicia. Co jest z Jakubem? Bierze jakieś lekarstwa? Nerwica żołądka. Bardzo wiele go kosztuje ten doktorat. Ach, za bardzo przejmuje się tą pracą. Co on tak skapcaniał? No, jest po prostu przemęczony i to wszystko. Mnie to mówisz? Pamiętam go innego. Był wesoły, sypał dowcipami jak z rękawa. A teraz co, klapciuch? Ja tego nie widzę. Bo siedzisz przy nim. Zmień temat. Miał fantazję. Nigdy nie zapomnę jego ucieczki. Jakiej ucieczki? Jak to nie mówił ci? Zbuntował się i uciekł z domu. O, stare dzieje. Ważne, że czegoś mógł chciał. Mógł sobie darować te złośliwości. Czasem zdaje mi się, że pan Leon nie jest zwykłym śmiertelnikiem. Wszyscy mu starają się dogodzić, chadzą mu. Czasem mnie się zdaje, że to nie człowiek, tylko jakiś święty. A święci są tylko w niebie. A na ziemi każdy człowiek powinien swą miarę znać. A najgorsi to ci. Dziwię się, że pan Leon trzyma ich jeszcze przy sobie. I panie Leonowej też nie jest z tym dobrze. Wszystko się zmieniło. Ale przyjdzie czas, że się jeszcze odmieni.
Ojciec załatwił nam w czasy, są jeszcze miejsca w marcu. Co? Pojedziemy? Nie, nie mogę w marcu. A kiedy możesz? Nie wiem. Powiedz od razu, że nie chcesz. Nie chcę. Świetnie. Pojadę sama. Nagrody otrzymali ze... Jestem doktoratem. Dlaczego? Domyśl się, domyśl. Nie wiem, o czym wuj mówi. Prawdopodobnie ojciec dostanie kopa w górę. Przestraszyłeś się, co? Na szczęście to tylko żarty. Swoją drogą, szkoda, że się z tym tak ociągałeś. Ojciec miał cichą nadzieję, że przejmiesz po nim instytut. Nie byłoby łatwo, ale Leon by to przeprowadził. Nie sądzę. Przeprowadziłby i zostałoby w rodzinie, a tak to co? Cały interes dostanie się w obce ręce. Chyba, że Serafin się pośpieszy. Daleki krewny, bo daleki, ale zawsze... Nie żartujesz. Moja droga, właściwie jak jest z tą Dorotą? Ona jest córką siostry Leona, tak? Nie, 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 nie. Ciotecznego brata Leona. Nie było nic lepszego dla Serafina? A co ty chcesz od Doroty? Nic. Ale Serafina można było mocniej związać. Mamo, ja ciągle jestem głodna. Nie wiem, co to jest. Ja też. Prawdę mówiąc, specjalnie dzisiaj nie jadłem obiadu. Jeszcze nic nie gotowe. A indyka bez pana profesora też nie podam. To nowa serwantka. Cudna. Tak, kupiłam w Desie. Antyki są bardzo modne. Za moich czasów żyło się skromniej. Nawet jeśli się coś znaczyło. Za czasów wuja nie wypadało. A dzisiaj wypada. Przepraszam. Co rozmawiałeś? Co? A, nie było okazji. Z ojcem porozmawiam, jak wróci. Nie, z matką. No chodźcie, chodźcie, proszę bardzo. Dla mnie? Och, dziękuję ci bardzo. Chyba nie spóźniliśmy nie, się. Nie, nie, Leon będzie lada moment. Och, dziękuję ci bardzo. Jaka śliczna, jak zwykle. Przyjechalibyśmy dużo wcześniej, tylko oczywiście czekałem na Dorotę. No, parę minut. Cześć. No, szkoda, że nie później to będzie. Musiałem dłużej w pracy zostać. Dzień dobry. Dzień dobry. Wy zawsze razem? A, jak się ma. Spotkaliśmy się właśnie przed domem. Kuba! Co mówiła słychać? Jaki proszę? Ślicznie wygląda. Fajnie, że przyjechaliście. To co u ciebie słychać? Czemu tak rzadko przyjeżdżasz? Chciałam cię bardzo. No wiesz, spodziewamy się dziecka. Nie ma czasu. Widzę, że już niedługo. Ja ci mogę dokładnie powiedzieć ile, wiesz? 94 dni. Mój lekarz uważa, że 90, a ja dokładnie wiem. 94 dni. Tak, a doktora? Już oni liczą. Oni... Nie będę w ogóle poruszał tego tematu. Jak to nie będziesz w ogóle poruszał tego tematu? Przecież obiecałeś. Rozmyśliłem się. No to Litka sprzątnie go nam sprzed nosa! Marta? Marta, ja cię błagam, przestań się zrywać, dobrze? Dosyć tej komedii, proszę cię! Nie będziesz więcej mną dyrygowała. To co zapewni. Zapukał. Podchodzę, otwieram drzwi, a tu nie ma nikogo, tylko te kwiaty. No co też Stefania opowiada? Jak Boga kocham. Dziwnie. Dlaczego Stefania otwiera byle komu? Ja tam ludzi się nie boję. Słuchajcie, ktoś zostawił kwiaty przed drzwiami. No, bardzo sympatyczny dowcip.
Durski. Doktor Teofil Durski? Nie znam. To wszystko? Kto to jest? Nie, nic ważnego. Durski. A, to ten, co tak narozrabia. Wszyscy gadają o tym w mieście. Plotki zawsze powstają. Ale o co chodzi? Tomek? Nie ma o czym mówić, żadna sprawa. No to może powiesz mi o tej żadnej sprawie. Durski dał wywiad do prasy, powiedział za dużo i ojciec go załatwił. Co to znaczy załatwił? Zwolnił go. O, stoi. Och, to ten sam. On przyszedł ojcu złożyć życzenia. Nie masz się czym przejmować. Głupia demonstracja. Może go tu zaprosić. Słyszałem, że zwolnienie Durskiego nie było formalnie w porządku. Plotki. Ale o co chodzi? Słuchajcie, dlaczego ja nic o tym nie wiem? Daj mi coś do picia. Serafin, ty jesteś najrozsądniejszy. Ale nie przejmuj się, Leon sobie z tym poradzi. Chociaż nie jest w dobrej sytuacji, popełnił błąd. Właściwie nie błąd, drobną pomyłkę. No, to każdemu się zdarza. Czyżbyś zwątpił? Armin, przestań. Tomek, a co było w tym wywiadzie? No, właściwie nic takiego. No. Durski tylko niepotrzebnie dał do zrozumienia, że... Halo? 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 Nie lubię głuchych telefonów. Co z Leonem? Wszędzie przed zmierzchem, nie lubi prowadzić nocą. Po oficjalce jest mały bankiecik, a przy okazji można załatwić kilka spraw. Leon nie byłby sobą, gdyby tego nie wykorzystał. Leon nigdy nie pije, kiedy prowadzi. Jeden kieliszek nie zaszkodzi. Kto dzisiaj będzie? Jakub z Martą. I kto jeszcze? Serafin. Słusznie, on także należy do rodziny. No ładnie. Już dawno nie zbieraliśmy się w komplecie. Leon nigdy nie przepadał za rodzinnymi przyjęciami. Prawdę mówiąc, zaskoczony jestem dzisiejszą uroczystością, co? Dzień dobry, Stefania. Dzień dobry. Nie lubi mnie. Raczej nie akceptuje. No to przeżyje. Co ona o mnie wie? To co wszyscy wują. Bzdura. Jak się czujesz? Najważniejsze jest, w jakim momencie o to poprosisz i jak. I rozmawiaj najpierw z ojcem. Dobrze. Nie. Co nie? Z mamą. Załatw to, im to jest niepotrzebne, a dla dziecka to jest wymarzone miejsce na lat. Nie bój się działać. Boże, Tomka jeszcze nie ma? Nie wiem, nie chodzę za nim. Pokłóciliście się. No Lideczko. Dobrze widzę, co się dzieje. Mamo, wolałabym, żebyś się nie wtrącała w moje sprawy. Może ojciec powinien z nim pomówić? Ojciec? O czym ty mówisz? Chciałam ci pomóc, Lidko. Skąd nagle tyle troski? Tak, masz rację. Ale wiesz, ciągle tyle spraw. Powinniśmy częściej rozmawiać ze sobą. Jak dotąd nie interesowałaś się własnymi dziećmi. Nie jesteś już dzieckiem. Dlaczego boisz się?
Proszę, odejdź, odejdź. W łóżku jesteś milszy. Włącz, bo pożałujesz. Byle się idziemy do mnie. Ubieraj się. Damski bokser. Dobrze się, proszę. Dobry. Oj! Po prostu jak w rodzinie. Przykro mi. Daj, to trzeba zdezynfekować. Zostaw. Zostaw. Tomek, ja wszystko rozumiem. Już dawno powinniśmy się stąd wynieść, z tego domu, być sami. To moja wina, że ty i Dorota, ale ja ci wybaczam.